Dobra, widzimy się przy kolejnej pracy. Tym razem sobie wywieziemy gnój z budek. Wszelaki poszły w sobotę do góry. Dzisiaj mamy poniedziałek, piękna pogoda, fajnie, ciepło jest, w końcu czuć wiosnę. A jak czuć wiosnę, to czuć i weekend. Tutaj jest parę niedźwigniętych budek, bo tutaj jeszcze zostały te mniejsze cielaki. Tak, ale tu jak tam ktoś będzie miał czas, to wtedy się je przestawi. A tu jak cielaków nie ma, to idzie samemu sobie wybrać. No to no, dźwignąć budkę w stronę wygrodzenia. I można samemu sobie je przestawić. Trochę potrzęsiemy, żeby tam jeszcze niech zleci kawałek. Ok. Po drodze tam nie tracić. Nie wiem w sumie ile teraz byłoby stopni. No, 12 mi pokazuje na telefonie. Ale jak w rzeczywistości, to nie powiem wam. Nie patrzyłem się na termometr. Ma niby u nas w tym tygodniu dość nawet do 18 stopni. Przywitał. A w sumie racja, w poniedziałek to mają więcej rzadkiego przy paszowym, bo tak to jest dzień wybierane, a w niedzielę no to nie robimy przy namiotach, to jedynie co, to futry powywozić i tyle. Tak.
będziemy się zaraz widzieć, jak tutaj będę miał wywiezione. To oczywiście zawsze tą końcówkę trzeba trochę zapać przy wózku oporowym, bo nigdy się to nie wybierze do zera do końca. To do za chwilę. Dobra, skoro cielaków nie ma, to możemy sobie tutaj to rozebrać. Żeby żadne nie poleciało, to może tam iść. Można to tu razić. Z drugiej strony lepiej będzie chycić. O! Ten przód dość ciężki jest. A to też tam przenieśmy. Zawsze to pewniej będzie. No, teraz zostało tylko palacikiem podjechać, oczko dźwignąć, przewieźć trochę dalej i ten. My się weźmiemy jeszcze tutaj. Reszta. Ciągnijmy. I tutaj. Michał zaraz przyjdzie. To mi pomoże poprzestawiać te putki. Gdzie cielaki są, i później zaś wybrać, ustawiać z powrotem budki. Na swoje miejsce pościelać i można cielaki tu przywozić. A my się widzimy za chwilę, jak będziemy te budki przynosić. Widzicie, jak pan prezes nieuogolony. Jak zawsze. Przyszedł. Dobra, miałem nagrać jeszcze, jak z Michałem tutaj przenosiliśmy te budki, ten rząd, ale no niestety kamerka się rozładowała. Myślałem, że wytrzymie te trochę, a jednak się nie udało. No ale to przynajmniej nagram, jak je z powrotem się ustawia. Normalnie jak są ścielakami, to tu sobie tylko zamkniemy. Lepiej jest we dwóch, bo ścielak czasami się postawi. Ścielak czasami się postawi i ciężko jest przesunąć tą budkę, ale jak widzicie, z tym akurat dość sprawnie poszło. Tutaj aby tak przejazd był, jakiś taki meter ustawić na ten na taksówkę. I tu tak, tutaj budka. Na ten, jeszcze go trzeba trochę przesunąć do przodu. Pokaż no. No, to tak by było. Równać w miarę. O. No. A to jak cielaków nie ma, to tylko pach na siebie i na kółkach sobie przewozimy. O, troszkę za blisko.
by gdzieś było i rozłożyć. Prawdopodobnie przyjdą tutaj jutro cielaki świeże. No, to gdzieś by mogło być to. Jeszcze to przesunąć do tyłu. O. No i tak wszystkie 36 budek. 36? 32. To są 32 budki. Na dole chyba koło 16. Nie, mniej tam będzie. No teraz nie pamiętam, ile na dole jest. I do tego są 3 zbiorowe. Jedna tu na górze i 2 na dole. Na dole mamy budki z Sanu, a tutaj są z Calftel. Coś takiego by było. No, o, jeszcze idzie trochę dosunąć z przodu. Okej. No i tak trzeba wszystkie budki poprzestawiać. Dzisiaj się, którą w sumie mamy, godzina 4:15. Te poprzestawiać. Się dzisiaj co najwyżej pościelę tylko u tych, co u tych, gdzie są cielaki, a jutro się pościelę do pustych, się przewiezie cielaki. No, tutaj ogólnie jest coś takiego, że możemy sobie na przykład zostawić okienko otwarte. Tak, no w zależności od tego, jaka jest pogoda, temperatura, wiadomo. A do ścielania otwieramy okienko i po prostu tutaj przez okienko wciepujemy somę i tyle. Jeszcze dodatkowo są daszki. No tu akurat jest uchwyt na wiaderko ze smoczkiem, ale my akurat go nie używamy. Co nie? No, orzeszek. No wy orzeszki fajne, takie fajne, slodziaki jesteście. No. No, podoba się głaskanie, co nie? No tak, podoba się. No, ale smoczkowego nie używamy, po prostu dajemy mleko do wiadra i cielak sam sobie pije. A do drugiego wiadra dajemy futer. No i co do tych daszków, one przychodzą tutaj. Coś takiego. Tutaj tylko przez te dwa oczka trytytki i co tak wisi. No, to chodzi o to, że po prostu jak deszcz pada, żeby nie padało do tych do wiaderek. A później jak coś, no to idzie tylko tak i sobie tutaj wisi. Ale ostatnio my właśnie ściągli je, jak braliśmy cielaki, i trzeba będzie z powrotem założyć. No to myślę, że tyle wystarczy. Tu w sumie idzie zamknąć je, ale tego tylko, żeby było wiadomo, które trzeba pościelać dzisiaj, które jutro. To co, będziemy kończyć. Z tego mamy zrobione, to myślę, że już kolejny vlog będzie. Jeden jest na YouTubie, tylko czeka na opublikowanie, ponieważ no ledwo co go w sobotę opublikowałem trzecią część. Czwartą mam już na YouTubie, ale w niedzielę znowu opublikowałem codzienne obowiązki właśnie u sąsiada.
I to po prostu, no, żeby trochę było tam odstępu. A jest też już naszykowany i też na YouTubie czeka sobie filmik z codziennych obowiązków, ale gier Jantos. Więc niebawem też się pojawi. Ale raczej po tym vlogu, co teraz nagrywam. Bardzo, powiem wam, że bardzo mnie to cieszy, że jesteście ciekawi, tak to odbieracie, taką formę. Pytań też dość dużo jest. Co, jak, po co, na co. Bardzo mnie to cieszy. I do następnego.